Siemanko moi widzowie, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Tym razem będzie to chyba najbardziej wyczekiwany odcinek w historii tego kanału. Po prostu tyle ludzi pisało do mnie, kiedy XCube 2, kiedy recenzja na Facebooku, na YouTubie, w komentarzach, na Skype'ie. Po prostu wszędzie pisaliście i na Snapach to w ogóle była masakra. Wiem, że trochę długo zabierałem się do tej recenzji, ale jakoś nie miałem do tego ochoty, a na przymus nie ma co też nagrywać. Więc w końcu zabrałem się do tego, przygotowałem w miarę i mam nadzieję, że ona się wam spodoba. I oczywiście w dzisiejszej recenzji będzie to XCube 2 w wersji czarnej i również Atomizer TV4 również czarny. Zakupiłem te dwie rzeczy na stronie gearbest.com, link znajdziecie w opisie. Dodatkowo pokażę wam moje gadżety do tego XCube'a, na przykład kolorowe szybki, bardzo fajna rzecz. Miałem jeszcze taką różową, ale mi się zbiła niestety, która mi się najbardziej podobała, była taka fioletowo-różowa. Zobaczcie to na obrazku zaraz. I dodatkowo etui silikonowe, które w Polsce jest bardzo ciężko dostać. Najczęściej jest po prostu wyprzedane albo w ogóle go nigdzie nie ma. Zamówiłem je na AliExpress, link znajdziecie w opisie do konkretnego sprzedawcy, u którego kupiłem te etui. Jest ono, myślę, bardzo przydatne, ponieważ ja nie lubię, jak się boksy rysują i różne rzeczy. Na przykład do telefonu też mam etui porządne, szkło hartowane i tak dalej, więc nie lubię, jak coś jest porysowane. A XCube'y bardzo mocno się rysują, widziałem to na kilku obrazkach i wolałem się zaopatrzyć w takie etui. Jest ono tanie, więc można śmiało je kupować. Najpierw przejdę do XCube'a 2. Tak wygląda to pudełko. Bardzo lubię to w Smoku, że wszystkie ich produkty są bardzo porządnie zapakowane i wygląda to serio bardzo elegancko i ta firma dzięki temu wydaje się bardzo profesjonalna i mi się to podoba po prostu, taki design tych opakowań, jak i ich produktów. Wygląda po prostu to fajnie, no ale nie ma co się zachwycać zbytnio tym pudełkiem, najważniejszy jest produkt, a nie zasrane pudełko. Tak wygląda to czarne. Równie spoko. Więc przejdę teraz do najważniejszego, czyli do XCube'a 2, do samego boksa. Tak to wygląda w środku. Już był przeze mnie używany ten cały sprzęcik, więc widać trochę na nim paluchy. Teraz pokażę wam, co jest w środku. Opakowanie takie, taki kejsik jakby do samego XCube'a. Następnie kabel, który nie służy do ładowania XCube'a, tylko do aktualizowania go. Następnie karteczka, która nam pokazuje, jakie baterie mamy używać, a jakie nie. Następnie jakaś mała koperta, która jest fajnie zapakowana, a w niej karta gwarancyjna i duża instrukcja obsługi. Przejdę teraz do Atomizera. Tak prezentuje się pudełko. Z boku mamy pokazane dodatkowe akcesoria. Są to trzy grzałeczki. Jedna to jest RBA, następna to jest potrójna grzałka i ostatnia to jest poczwórna i następnie to jest wymienna tubka. Jest to oczywiście Atomizer TV4 w wersji Full Kit, więc teraz przejdę do rozpakowania samego Atomizera. Taką wygląda. Jak już wcześniej wspomniałem, czarny. I na końcu tego odcinka pokażę wam, jak on wygląda z różnymi tubkami. W środku mamy watę, zestaw uszczelek, kilka karteczek, instrukcja obsługi. I tutaj mamy całe akcesoria, czyli dwa wejbandy, czerwony i czarny, ze smoka, śrubowkręt, malutki krzyżak, tubkę, grzałkę RBA, poczwórną grzałkę, która jest od 40 do 140 W. A w Atomizerze mamy założoną grzałkę od 30 do 140 W. Jest to grzałeczka potrójna. Teraz właśnie pokazuję wam z bliska. Jest tak, one się prezentują. To jest grzałeczka poczwórna. Tak ona wygląda. RBA. Tak ona się prezentuje. I moja ulubiona, standardowa grzałeczka, która jest zamontowana jeszcze od nowości, czyli ta potrójna. Najlepiej mi się na niej wapuje i jest moim zdaniem najlepsza. Tak wygląda sam boksik. Jak widać, jest on zrobiony bardzo porządnie, z dobrych materiałów.
wszystko jest bardzo dobrze spasowane. Jest on przede wszystkim elegancki, wygląda super, ale jest za to bardzo duży. Jego wymiary są takie: wysokość 10 cm, szerokość 6 cm, a głębokość tutaj to 2,5 cm. Waga bez akusów wynosi 240 gram. Jest to dość sporo. Gdy go nosimy w kieszeni, oczywiście wystają z kieszeni, bo jest tak duży i jest ciężki go czuć. Przejdę teraz do designu tego boksa. Jak widzimy, jak wspomniałem już wcześniej, jest on bardzo elegancki i dla mnie wygląda naprawdę kozacko i bardzo mi się podoba. Z frontu mamy logo smoka i napis X-Cube 2. Z dołu mamy następujące informacje, takie jak 160 W, że ten boks posiada Bluetooth i kontrolę temperatury. Z tyłu mamy napis smog i klapkę, za którymi znajdują się nasze akusy. Klapka jest oczywiście również metalowa i trzymają ją dwa takie małe magnesy. Są one dosyć słabe, ponieważ wystarczy delikatnie ruszyć palcem i ona już się otwiera. Akusy mam teraz włożone AWT 2600 mAh. Są w miarę fajne. Te AWT to są moje zapasowe akusy, a głównymi są to VTC5. Ogólnie w środku wykonanie jest również bardzo dobre. Teraz wam to pokażę. Tak wygląda do środku. Wszystko jest bardzo fajnie zrobione i wykonane. Teraz chyba przejdę do najważniejszej rzeczy, która wyróżnia najbardziej to z boksa spośród innych, czyli Fire Button. Jest on na całej długości moda. Jest to, myślę, bardzo rzadkie. I co wyróżnia go również to, że ma LEDy. Teraz wam nie pokażę, jak one świecą, ponieważ nie mam atomizera założonego. Jakby możemy wapować dzięki temu Fire Buttonowi na całej powierzchni jego. Czyli nieważne, czy klikniemy u góry, u środku, na dole, możemy wapować z każdej jego powierzchni. Jest to i plus, i minus, ponieważ gdy go miałem w kieszeni, to prawie spaliłem grzałę, mimo że był włączony. Z góry również wygląda estetycznie. Mamy tutaj cztery śrubki, przycisk plus, minus do zmiany ustawień, ekranik. Jest wystarczający, myślę, jego wielkość. Teraz tak prezentuje się dół. Mamy tutaj wejście do aktualizowania, wloty powietrza, chłodzenie, jakieś tam podstawowe informacje, żeby go nie wywalać ze śmietnika i tak dalej. Włączamy go za pomocą pięciokliku, a jak widzimy, moc się włącza. Teraz pokażę wam, jak prezentuje się menu. Jak widzimy, tutaj mamy ilość watów, w tym przypadku to jest 100. Pomiędzy watami a baterią mamy ikonkę Bluetooth, pod watami mamy soft, jest to tryb, z jaką mocą zacznie rozgrzewać się nasza grzałeczka. Jest kilka tych trybów, później do nich przejdę. Z prawej strony mamy puffs, czyli ilość zaciągnięć. W moim przypadku resetuje się to za każdym włączeniem. Pod softem mamy ohmy, czyli ilość ohmów. Jest to oporność naszej grzałki. I z prawej strony mamy wolty, czyli ile woltów podawanych jest na naszą grzałeczkę. Tutaj się to znajduje. I to jest w sumie wszystko. Teraz przejdę do menu. Aby przejść do menu, klikamy 3 razy Fire Button. Raz, dwa, trzy. Jak widzimy, jesteśmy w menu. Aby poruszać się po naszym menu, klikamy plus albo minus, albo nasz Fire Button. Jak widzimy, drugą opcją jest Mode, czyli tryb. Pierwszy to jest Watt Mode. Mamy tu kilka trybów. Minimum, Soft, Normal, Hard i Max. Jest to właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, tryb, z jaką mocą po prostu rozgrzewa nam się nasza grzałeczka, tak jak wcześniej mówiłem. Drugi typ to jest Temp Mode. Jest to tryb dla grzałek, które mają możliwość kontroli temperatury, na przykład tytanowe, niklowe i te ze stali nierdzewnej. I ostatni to Memory Mode. Jest to tryb, który po prostu pamięta nasze ustawienia. I również mamy tutaj te tryby minimalne, normalne i tak dalej. Kolejną jakby opcją w menu, czyli trzecią, są to LEDy. Ustawiamy tutaj nasze LEDy, konkretny kolor, z jaką szybkością mają nam się zmieniać. Można ustawić na przykład konkretny kolor. Teraz wam tego nie pokażę, bo atomizera nie mam. Czwartą opcją to są puffs, czyli nasze puffy, czyli jakby ilość zaciągnięć danego dnia. Możemy ustawić, kiedy się restują i tak dalej. Piątą opcją są to settings, czyli ustawienia. Pierwsza opcja jest to czas wygaśnięcia ekranu. W moim przypadku jest to 60 sekund. Druga opcja jest to blokada ekranu. Następna jest to kontrast, obrót ekranu, czas. Ten tryb to są ustawienia ohmów. Pobieramy tutaj aktualizację. I ostatnia opcja, czyli włączenie. Teraz przejdę do atomizera. Tak on się prezentuje. Z przodu mamy napis smog. Z tyłu mamy następujące informacje. Ustnik jest wyjmowany.
Ten atomizer posiada airflowy z góry i z dołu, czyli wloty powietrza. Liquid wlewamy od góry. Przekręcamy po prostu tak górę atomizera i wlewamy liquid w dolną, jakby mniejszą dziurkę. Jest to bardzo wygodne, dlatego wybrałem ten atomizer, ponieważ mi się to bardzo spodobało. Teraz rozkręcę ten atomizer i pokażę wam, jak wygląda w środku. Tak to wygląda bez szkiełka, bez tubki. Tak wygląda komin. Tak wygląda tuło atomizera. I w sumie to tyle, co chciałem powiedzieć o tym atomizerze. Ale ogólnie wygląda bardzo ładnie i elegancko. No ze smokiem komponuje się to po prostu ślicznie. Mi się to strasznie podoba. Kolory i na przykład te delikatne, srebrne jakby obwódki również super wyglądają. No mi się wydaje, że jest to jeden z ładniejszych po prostu kompletów smok TV4X Cube 2. Kozacko to wygląda po prostu. Teraz wam to pokażę. Więc tak prezentuje się X Cube w całym secie już. Moim zdaniem wygląda on niesamowicie. Moim zdaniem ma super design i mi się on po prostu zarąbiście podoba. Na razie nie mam zamiaru wymienić go na jakiś inny sprzęcik. Więc tak prezentują się LEDy. Teraz przejdę do zalania liquidu i pokażę wam, jak wygląda chmureczka. Zaleję sobie liquid lody bananowe zerówka. Jest to mój samogon na bazie Inavera. Jest to bardzo dobry liquid. Zapach ma taki jakby biszkopt. Teraz pokażę wam lekką chmurkę. Na białym tyle niestety nie będzie tego dobrze widać. Również aparat słabo łapie tą chmurę. Ale zaraz wam pokażę na takim specjalnym tle czarnym do robienia filmów i myślę, że tam będzie już spoko widać tą chmurkę. A teraz trochę sobie przypalę tą grzałeczkę. Teraz wam pokażę, jak X Cube wygląda z moimi kolorowymi szybkami. Teraz mam założoną przezroczystą. Tak wygląda czerwona. Tak wygląda czarna szybka. I ostatni kolor, jaki mam, czyli zielony. Tak wygląda zielony kolor. Teraz pokażę wam ostatnią rzecz, czyli silikonowe tui. Bardzo łatwo się zakłada, ponieważ wystarczy przez górę atomizera je przełożyć, naciągnąć trochę i już. Cała operacja wykonana. Tak wygląda X-Cube w tym etui silikonowym. Dzięki jemu się nie porysuje na bokach zbytnio i tak dalej. Możemy spokojnie wapować X-Cube'a, to etui w niczym nam nie przeszkadza. Również te dwa przyciski dobrze się klika. Etui jest również dobrze wykonane, nie mam żadnych zastrzeżeń. Z tyłu również otwory wentylacyjne nie są zakryte i tak dalej. Tak samo port do aktualizacji też nie jest zakryty, więc etui jest super. Ekranu też nie zakrywa, jest pasowane dobrze z guzikami, więc etui jest bardzo dobre. Polecam, śmiało można je kupować, link w opisie. I to tyle na tą recenzję. Mam nadzieję, że wam się spodobała. W tym odcinku zrecenzowałem X-Cube'a 2 i Atomizer TV4. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się spodobała. Jeśli tak, miejcie łapkę w górę. Zapraszam was na moje social media, czyli Facebook, Snapchat, Instagram. Jest to nowość, Instagram też. W opisie macie wszystkie dane. Możecie śmiało dodawać mnie, wysyłać mi snapy, lajkować Facebooka i tak dalej. Więc śmiało dodawajcie. I to tyle. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Komentował, recenzował i rozpakowywał również Noster. I to tyle. Trzymajcie się i cześć.